Krzysztof Łaciński. Dobry. Mamy wiceprezesa do spraw finansowych pana Jarosława Boniwowskiego oraz wiceprezesa i wiceprezesa urzędującego i dyrektora pana Waldemara Maciesze. Na początek poproszę o słowo wstępne nową panią prezes. Ja chciałam państwa wszystkich serdecznie powitać na naszej pierwszej konferencji prasowej. Tytułem wstępu mam nadzieję, że będziemy ze sobą współpracować tak jak było to do tej pory, że będziecie państwo informowali opinię publiczną poprzez swoje media o sytuacji drogi. Dlatego, że jeden z postulatów ówczesnej grupy roboczej, a obecnie członków zarządu stowarzyszenia, jest poprawa sytuacji na linii stowarzyszenie media. Chodzi tutaj o pełną przejrzystość, pełne przekazywanie informacji o tym, co się dzieje w klubie, tak aby wszystkie osoby zainteresowane, czyli i media, i kibice, potencjalni sponsorzy, jak również włodarze miasta, mieli ogląd sytuacji, tak? Bo bez pewnego rodzaju transparentności no nie możemy mówić o innych czynnikach, które warunkują ratowanie klubu. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, panie Jarku, prezes do spraw finansowych. Witam serdecznie państwa. Uważam tak samo jak nasz sekretarz. Chcemy mieć super relacje ze wszystkimi mediami. Chcemy, żeby pomogli nam państwo przekazać te informacje, które my tutaj w tej chwili, przeglądając te wszystkie dokumenty, które są w klubie, żeby pomogli przekazać jasny obraz sytuacji. Chcę też państwa poinformować o tym, co się działo jeszcze kilka dni przed wyborem walnego, dlatego że to ma jakby teraz konsekwencje odczuwamy. Mianowicie w ubiegłą środę odbyło się w świetlicy Ośrodka Sportu i Kreacji nieformalne spotkanie części członków obecnego zarządu z częścią, że tak powiem, członków byłego zarządu. Spotkanie miało na celu jakby dopracowanie pewnych założeń związanych z walnym. Mieliśmy wtedy przed sobą porządek obrad i regulamin obrad i pewne punkty, pewne zapisy budziły nasze poważne wątpliwości. Naszym celem było, mówiąc kolokwialnie, pokojowe przejęcie władzy. Nie chcieliśmy robić jakichkolwiek awantur, przeciągać, dokonywać wszelkiego rodzaju obstrukcji. Dlatego uznaliśmy, że najpierw będzie spotkać się, wyjaśnić pewne wątpliwości, tak aby jeszcze innym członkom stowarzyszenia je przekazać. Wątpliwości przede wszystkim dotyczyły punktu, to był 8 porządku obrad, czyli podjęcie uchwały w przedmiocie zawiązania spółki. I tam w pierwotnym projekcie porządku obrad było wyraźnie wskazana jedna osoba, którą przedstawiciele mediów, części mediów mieli okazję w jakiś sposób poznać w piątek. Mówimy tu o panu Piotrze Gorczaku. Natomiast my staliśmy na stanowisku, że nie może być tak, że nasze negocjacje sprowadzają się stricte do jednej osoby, tylko chcieliśmy mieć mandat do rozmawiania ze wszystkimi, którzy są zainteresowani, tak? Bo musimy mieć świadomość powagi sytuacji, musimy mieć świadomość tego, że tak naprawdę stoimy pod ścianą, co jeszcze bardziej okazało się w poniedziałek. I wydawało nam się po spotkaniu w środę, że pewne jakieś ustalenia są, tak? Bo na przykład jeszcze powiem, że projekt, załóżmy, zmian w statucie, tak? W ogóle nie był opublikowany i naszym zdaniem powinno to być wcześniej, żeby każdy mógł się zapoznać, wiedzieć, z czym to się, mówiąc kolokwialnie, je, jakie to będzie miało skutki, kiedy to wchodzi w życie i tak dalej, bo mogły być to, wiadomo, zmiany stricte kosmetyczne, a tak naprawdę mogły być to zmiany, które dosyć mocno jakby przewracają ten statut obecnie funkcjonujący. W piątek, czyli w dzień walnego zgromadzenia, tuż jeszcze przed jego rozpoczęciem, zaczęły krążyć nieoficjalne informacje dotyczące podjęcia uchwały w przedmiocie upadłości klubu. I tutaj, co chciałbym podkreślić, padły pytania w kierunku członków starego zarządu i wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że takiej uchwały w ogóle nie było, nic się nie dzieje, tak, nic takiego nie miało miejsca. Odbyło się, jak państwo wiecie, głosowanie, tak, został wybrany nowy zarząd. Jeszcze nawiązując do środy, uzyskaliśmy też informacje, bo oczywiście ten temat był poruszony, tak, walne mieliśmy w piątek, w niedzielę odbył się mecz z GKS-em Katowice. Że wszystkie aspekty związane z tym meczem, przede wszystkim chodzi o zabezpieczenie imprezy masowej, są dograne, tak? Pierwsza niespodzianka, w cudzysłowie, jaka nas spotkała, to była sobota, kiedy to dowiedzieliśmy się,
że wbrew temu, co twierdzą członkowie poprzedniego zarządu, sprawa ochrony nie została załatwiona, tak? Warunek był bardzo prosty. Jeżeli płacimy określoną kwotę tytułem zaległości, mecz się odbędzie. Zważywszy na to, że był tak, wiadomo, mecz podwyższonego ryzyka, grupa kibiców gości przyjechała w liwie 260, tym bardziej nie mogliśmy sobie pozwolić na, mówiąc wprost, kompromitację, tak? Na samym początku, bo wiadomo, jakby to stary zarząd powiedział, tak? Weszli nowi, nie umieli rozegrać. I ten mecz, co chciałbym z całą szczęścią podkreślić, odbył się tylko i wyłącznie dzięki życzliwości osób, które mają na celu dobro klubu. I też z tego miejsca chcielibyśmy im bardzo, bardzo gorąco podziękować. Następna niespodzianka, jaka nas spotkała, i dlatego też między innymi jest dzisiejsza konferencja się odbywa, jest to wniosek o upadłość klubu, tak? Czyli to, co wcześniej było jako plotka, stało się faktem. Wniosek został wysłany do sądu w sobotę, natomiast uchwała rzeczywiście została podjęta w czwartek. Została ona podjęta jednomyślnie i to ma daleko idące skutki. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę w tym momencie sąd na pewno będzie rozpatrywał ten wniosek, ewentualnie wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych, jeżeli stwierdzi, że takie braki są, i będzie podejmował decyzję, tak? Chciałbym tylko nakreślić, jeżeli chodzi o postępowanie upadłościowe, że mamy dwie drogi, czyli albo upadłość likwidacyjna, albo układowa. Skutkiem likwidacyjnej jest to, że wszystkie drużyny, nie tylko mówimy o pierwszej, ale drużyna rezerw i juniorzy są wycofywani z rozgrywek, tak? Jest niestety białe pole na meczu, nic się nie odbywa. Pomijam już fakt, że MKS Plota traci licencję na grę w pierwszej lidze, więc nawet jakbyśmy szybko stworzyli następny kwiatek, jaki pozostał po starym zarządzie, jest to zajęcie konta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli jakiekolwiek wypłaty, które zostaną dokonane z jakiegokolwiek tytułu na ten rachunek, zostaną od razu przez bank przekazane na należności wobec instytucji państwowej. Z wpływów, które jesteśmy pewni, że będą, to są należności z tytułu praw transmisyjnych. Jest to kolejna transza środków Zarządu Morskich Portów, bo umowa jest tak skonstruowana, że płatności są dokonywane w transzach comiesięcznych. No i prawda, kwoty bliżej nieokreślone, bo też nie wiemy, jak będzie frekwencja z tytułu biletów. I to są środki, które są pewne. Także tutaj odpowiadając na Pana pytanie, no sytuacja jest bardzo trudna. Jakby sam fakt tego, że został złożony wniosek o ogłoszeniu upadłości i fakt dowiedzenia się powoduje tak naprawdę, że tego czasu mamy jeszcze mniej, tak? Wszyscy, też dużo osób pyta, jak na przykład zachowa się miasto, czy ewentualnie przyzna nam dotację na rozegranie rundy, bo co istotne, dotacja nie może iść na spłatę starych długów, tak? To musimy być świadomi, bo tak naprawdę wszyscy w tym momencie i ci, którzy wydatkują środki, i ci, którzy je przyznali, ponoszą odpowiedzialność karną, a na to sobie nie możemy sobie w żaden sposób pozwolić, tak? Czyli tutaj tak naprawdę w pewnym sensie można powiedzieć, że dotacja ratuje nam sytuację, bo pozwala na dogranie rundy jesiennej, ale z drugiej też pozostaje pytanie co z długami. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę te wszystkie rozwiązania będą tymczasowe. Dlaczego? Dlatego, że ten sezon jest ostatnim, w którym klub pierwszoligowy może być prowadzony przez stowarzyszenie. Wymogiem licencyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej od sezonu 2015-2016 dla klubów pierwszoligowych jest prowadzenie wyłącznie przez sportową spółkę akcyjną. I to się wiąże nie tylko ze zmianą formy prawnej, dla której jest klub, ale też z możliwością ewentualnego finansowania klubu przez miasto, bo w tym momencie musimy przede wszystkim zapomnieć o tym, żeby miasto na przykład przekazywało środki na stypendia. Jedyną tak naprawdę, czy jedną z niewielu form możliwości, to jest przekazywanie środków z tytułem promocji miasta, tak? Z jednej strony dobrze, że chociaż takie środki mogą być przeznaczone, z drugiej też musimy pamiętać, że od tych kwot przekazywanych trzeba należy odprowadzić podatek VAT, czyli tak naprawdę ta kwota przekazywana miasto należy uszczuplić o 20-23%, bo taka jest stawka. Jeszcze nawiązując do Pana pytania. Tak naprawdę przyszłość klubu będzie można w sposób, myślę, w miarę jednoznaczny określić po spotkaniu z prezydentem.
Odbędzie się ono w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. W tym tygodniu nie ukrywamy, że też przez jakieś nasze niedopatrzenie nie wiedzieliśmy, że pan prezydent jakby z uwagi na wyjazd do Warszawy celem wręczania nagród za innowacyjność ma skrócony tydzień pracy. Natomiast to możemy z całą stanowczością podkreślić, że w pierwszej połowie przyszłego tygodnia takie spotkanie się odbędzie. Mamy nadzieję, że uzyskamy na nim konkretne stanowisko od prezydenta miasta, bo tutaj nie możemy sobie pozwolić na snucie jakichś planów na miesiąc, dwa, bo nam na to nie pozwala, po prostu mówiąc krótko, sytuacja, tak? Nie możemy tutaj działać na zasadzie jakiejś ułańskiej fantazji, tylko krótkie, konkretne. Chciałbym zapytać, czy państwo przewidujecie zgłoszenie do prokuratury tych ostatnich działań związanych z funkcjonowaniem tego wstępującego? Może ja odpowiem na to pytanie. Cały czas wspieramy się na pomocy prawników. Dzisiaj mamy o 12 kolejne spotkanie, które jednoznacznie wyjaśni odpowiedzialność za tą sytuację wobec podmiotów publicznych oraz prywatnych. Czekamy na wynik audytu przede wszystkim, który powie, czy była to niegospodarność, czy może nie, czy po prostu było za mało tych pieniędzy. Tego nie wiemy, więc tutaj na pewno po otrzymaniu wyniku audytu będziemy podejmowali kolejne kroki, takie jakie nakazuje prawo. Znaczy jeszcze do tego zapomnienia dodam, że przepisy w zakresie odpowiedzialności członków zarządu stowarzyszenia za zobowiązanie nie są wystarczająco precyzyjne. Znaczy można to podzielić na zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym, tak, ale to jest droga do tego jest no, dosyć długa, dlatego że najpierw musi być wystawiony tytuł wykonawczy przeciwko stowarzyszeniu, musi być przeprowadzona egzekucja z majątku stowarzyszenia. Jeżeli ona się okaże bezskuteczna, to wówczas na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo iść z roszczeniem do członków zarządu, który, tak jak podkreśliłem, zaciągnął te zobowiązania. Natomiast jeżeli chodzi o prywatne, to w tym momencie wierzyciele mogą dochodzić roszczenia odszkodowawczego za to, że zarząd nie złożył w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, tak, co ich naraziło na niemożność odzyskania środków. Tak jak wspomniałem, przepisy nie są precyzyjne, a co do ewentualnego złożenia zawiadomienia do prokuratury, no to tutaj, jak wspomniał mój przedmówca, to się wszystko wyjaśni dopiero po przeprowadzeniu audytu, bo teraz nawet nie mamy jakichś cząstkowych danych, tak, i to nie możemy ich mieć po prostu. Natomiast mówię, audyt po prostu wszystko wyjaśni i też w jakiś sposób utoruje naszą drogę działania. Że stowarzyszenie samo w sobie nie jest w stanie i nigdy nie będzie w stanie utrzymać sportu zawodowego, tak? I stąd była propozycja jego złożenia wniosku o upadłości. I pamiętam historię właśnie wtedy, kiedy oczywiście wszyscy członkowie zarządu stowarzyszenia, w tym również ja, mówiliśmy, że nie złożymy tego wniosku, że zrobimy wszystko, aby pierwsza liga była w Świnoujściu, aby stowarzyszenie dalej funkcjonowało tak, jak funkcjonuje. Dalszą historię państwo znacie. Udawało się tylko i wyłącznie wpływać na radnych, przekonywać również prezydenta o to, żeby mniej więcej w tym samym czasie, w jakim jesteśmy dzisiaj, występować do miasta po kolejne pieniądze, których rzeczywiście brakowało w budżecie klubu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, podstawowa, jeżeli chodzi o tak jak kolega powiedział, że no powinniśmy się przekształcić z wielu powodów. To już nie nawet, że będzie takiej przejrzystości w żadnym stowarzyszeniu jak w spółce, obojętnie jakiej, czy to będzie spółka sportowa, czy to będzie spółka S.A. To tu akurat nie ma żadnego znaczenia. Natomiast w stowarzyszeniu, nie wiem, filatelistów, ludzi, którzy mają wspólne hobby, gdzieś się tam zbierają, coś tworzą. To jest fajna sprawa, oczywiście. Natomiast nigdy w życiu nie do czegoś, co nazywa się sportem zawodowym, gdzie to powinno funkcjonować jako przedsiębiorstwo, po prostu odrębne, na zasadzie normalności. I wtedy do takiego tworu, nazwijmy to, do spółki,
z chęcią przyjdą osoby, które mają pieniądze, bo nie potrzeba ludzi, którzy rozmawiają w spółce, dyskutują i snują plany, tylko po prostu takich, którzy mają pieniądze. I te pieniądze w bezpieczny dla nich sposób i w konkretny dla nich sposób zostaną w jakiś sposób rozdysponowane. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, co z nimi zrobić, na co je przeznaczyć. I wtedy wszyscy, że tak powiem, są zadowoleni. I przede wszystkim mieszkańcy miasta, którzy no, nie muszą się przejmować sytuacją, co znowu z flotą, dlaczego znowu chcą pieniądze i dlaczego znowu nasze. No i właśnie, i to jest ta podstawa, żeby zrobić wszystko, aby odciążyć miasto na zasadzie pukania i mówienia daj, bo nam potrzebna jest w tej chwili, potrzebne są nam jakieś pieniądze. W tym momencie później oczywiście negocjować z wierzycielami, bo to nie jest tak. Ta konferencja w zasadzie też jest zwołana po to, żeby wszystkie te osoby, podmioty, firmy w miarę uspokoić. Że to nie jest jeszcze, w tej chwili to nie jest koniec świata, że my nie przyszliśmy tu powiedzieć dziękujemy i tak jak żartowaliśmy sobie przed sekundą, czarny humor. Jarek powiedział, Małgosia, to zgaś światło, tak, i wyjdź i zgaś światło. Żarty. Ale smutne żarty w tym momencie, w sytuacji, w jakiej jesteśmy. Natomiast, tak jak mówię, ludzie są świetni. Jest fantastyczny człowiek siedzący tam na koniuszku, nasz obecny pan dyrektor. Fantastyczna osoba, która swobodnie radzi sobie z tym, żeby od strony administracyjnej w tym biurze było normalnie, było fajnie, było przejrzyście, żeby każdy... On teraz ma najwięcej roboty tak naprawdę, tak? Dużo pracy w zasadzie każdy z nas ma, bo nagle na wszystkich członków, nagle mieliśmy taką świadomość, pewne obowiązki na nas spadną. Pierwszy mecz, o którym tu kolega wspomniał, był rzeczywiście w przeogromnej mierze przygotowany przez zarząd poprzedni, no ale to tylko z tego powodu, a z obowiązku, ponieważ przygotowanie meczu to nie jest ten jeden dzień czy dwa dni przed meczem, tak? To jest dużo rzeczy, które trzeba wykonać odpowiednio wcześniej. Przygotowanie, policja, miasto, no wszystko po kolei, tak? Szereg działań. Więc to jest dużo pracy. Przy samym meczu również wygląda to tak, że po prostu lata się z jednego końca na drugi koniec stadionu, dopilnowując, szukając po prostu na bieżąco rozwiązań, bo problemy czasami wynikają na bieżąco. To prezes Rozbałka rzeczywiście w sytuacji kryzysowej, to on mógł pomóc i to zrobił. Teoretycznie możemy przyjąć, że obecny zarząd może zrobić dokładnie to samo, czyli wziąć poważne kredyty po 100 tysięcy na przykład i możemy dalej robić dokładnie to, do czego zmuszony był tamten zarząd, tak? Ale nie w tym rzecz. Nie w tym rzecz. My nie z tego powodu tu przyszliśmy. Chcieliśmy z pomysłami, realnymi pomysłami. Do tego oczywiście jest potrzebna przychylność przede wszystkim. I taka deklaracja, konkretna deklaracja pana prezydenta. Czy pierwsza liga w Świnoujściu jest nam potrzebna, czy nie? To radni też powinni podjąć taką decyzję. I stanowczo określić się tak jak nam, tak jak kibicom, mówię nam w sensie, jeżeli chodzi o klub, sam klub, najbardziej zainteresowana akurat strona w temacie, ale tu muszą paść pewne deklaracje konkretne, że tak, zależy nam, że chcemy. I to nam wystarczy do prowadzenia działań jakichkolwiek, do szukania sponsorów, ale tak jak mówię, żeby była możliwość, żeby przychodzili ludzie. My mamy telefony. Ci ludzie czekają na audyt, ponieważ oni dzisiaj nawet takie 20 tysięcy włożenie w ten klub z myślą taką przy stanie i świadomości złożenia wniosku do sądu, no to jest taka z góry założenie, no dobra, no dam te 20 tysięcy, mam wolę taką pomóc, ale z nadzieją, że pomagam i że to trwa i że mogę się cieszyć z tego, że pomogłem. Natomiast my dzisiaj mamy wszyscy po prostu związane ręce. Czekamy na audyt, czekamy, no właśnie, co zrobi sąd z tym wnioskiem, tak, bo decyzje sądu są tu w pierwszej kolejności. Nam na dzisiaj jest potrzebna
bardzo potrzebna pomoc prezydenta i radnych, ale według mnie to po prostu wystarczy zwykłe poparcie, słowne poparcie, deklaracja, tak, działajcie, idźcie w konkretnym kierunku, róbcie coś. Według mnie, jeżeli ja jeszcze raz powtórzę, musi być spółka, musi być spółka. Wtedy, jeżeli spółką na przykład zajmuje się i tu nie ma znaczenia kto, zakładamy i Kiński, ktoś, kto jest gotowy wejść. Społecznie i to co mogę, to daję. Więc bardzo proszę o te zarobki, zapytacie pana Jarosława, który teraz jest na urlopie zdrowotnym, ale zgłaszał nam chęć pomocy w każdej kwestii. Biorąc pod uwagę fakt, że jest na urlopie zdrowotnym, nie ośmielam się mu przeszkadzać, więc no, tak wygląda nasza sytuacja. Przepraszam, co to jest urlop zdrowotny? L4 zwolnienie. A, czyli zwolnienie. Dostaliśmy mandat od wszystkich członków stowarzyszenia, aby rozmawiać z każdym, który chce założyć spółkę akcyjną, czy też spółkę jakąkolwiek. Więc nie ma żadnych rozmów z panem Woźniakiem. Po ogłoszeniu tej decyzji pan Jerzy zgłosił się do nas jako pierwszy. Natomiast my z pełną stanowczością musimy najpierw porozmawiać z panem prezydentem. I to pan prezydent jest osobą, z której będziemy w pierwszej kolejności przedstawiać cokolwiek. Mamy zarys pewnej strategii. Mamy zarys tego, co powiedziała pani prezes, jak te należności czy też te zobowiązania, które są według firm, które tutaj pracują, przyjeżdżają, jak w jaki sposób je ukrócić, czy też zaoszczędzić. Natomiast wszystko to będziemy najpierw przedstawiać panu prezydentowi jako najważniejszej osobie. Na przykład środki jest gotowy je wyłożyć, tak? I to my jako zarząd nie postąpimy na zasadzie, dobra, mamy człowieka, który wyłoży pieniądze, nie robimy nic, tak? Na pewno w przyszłym tygodniu też przy rozmowie z prezydentem pojawi się oferta reklamowa, której brakowało do tej pory. Sami państwo widzicie, ile tak naprawdę miejsca jest na samym stadionie, tak? Gdzie firmy zainteresowane mogą się reklamować, czy to poprzez powieszenie banera, jest wolny billboard, prawda, po Pomerania Development, więc tego tak naprawdę, oczywiście to nie będą środki jakieś gigantyczne, tak, ale w naszej sytuacji każdy, nie wiem, kilkaset złotych czy 1000 złotych jest ważne, nawet w kontekście kompensaty kosztów meczu. Tak dla przykładu państwu powiem, koszt organizacji meczu podwyższonego ryzyka jest to ponad 25 tysięcy złotych. 23 tysiące złotych jest to należność dla firmy ochroniarskiej. Do tego musimy doliczyć środki, które wypłacamy osobom zajmującym się organizacją meczu, czyli noszowym, czyli kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, który być musi, kasjerom, którzy poświęcają swój czas i sprzedają bilety, tak? I można sobie rachunek prosty policzyć przy na przykład frekwencji średnio na poziomie 1300 osób, z czego załóżmy 200 osób ma karnety, tak? Że ten mecz się po prostu nie kompensuje, już nie mówiąc o zyskach, tak? Na dzień dzisiejszy dużo taniej wychodzi mecz wyjazdowy. Bo nawet jeżeli weźmiemy zwykły mecz, tak jak odbędzie się w niedzielę o 17 z Sandecją, koszty wahają się w granicach 15 tysięcy złotych, tak? Bo samoochrona to jest koszt 12,5 tysiąca. W udziale własnych sił przeszkolonych, takich sił troszkę tutaj jest i jeszcze trochę osób można przeszkolić, te koszty mogą być dwu- lub trzykrotnie niższe nawet. Więc to są naprawdę potężne oszczędności, także może to pozwolić, że ten mecz będzie wyjdzie na plus, a nie, że będzie trzeba dokładać do meczu, bo to jest problemem na dzień dzisiejszy, ale też jeszcze a propos ochrony i kosztów, problemem na dzień dzisiejszy jest kolejna sprawa, kolejna licencyjny wymóg, czyli monitoring. Są słupy i my mamy tylko słupy. Ford przywozi ze sobą tak zwany mobilny monitoring, bo to też parametry odpowiednie, te kamery to są takie zbliżeniowe i w ogóle i to tak musi być, ale jak się orientowaliśmy, koszt zamontowania, zakupu takiego sprzętu, tak? 10 do 15 tysięcy, a ponoszone były koszty wynajmu tego monitoringu w kwocie 2,5 tysiąca złotych, więc 4 do 6 meczy i gospodarność. No nie nam osądzać, tak? No nie nam osądzać. Albo wczoraj mógł płynąć
mając świadomość, że to jest okres wakacyjny, to jest raz, dwa, bo zdaje się sędziów, którzy rozpoznają te wnioski, jest dwóch. No musimy się uzbroić w cierpliwość, tak? Jeszcze pomijając kwestię teraz doręczeń, wiadomo, trochę to się zmieniło w momencie, kiedy ten monopol Poczty Polskiej został złamany, jest inna firma, która świadczy usługi. Trudno jest powiedzieć, tak? To mogę, na pewno nie będzie wezwania o braku typu opłacenie wniosku, bo mamy tutaj też kopię, bo ten wniosek o upadłość widzieliśmy z załącznikami, jest potwierdzenie przelewu. Natomiast podejrzewam, że jeżeli sąd będzie nas odzywał o cokolwiek, no to będzie jakaś tam dokumentacja, tak, stanowiąca załączniki do tego wniosku. Tak, sądząc o pana wprost, myślę, że nie wcześniej, naszym zdaniem, bo to też praktyka sądów jest różna, że wezwanie do uzupełnienia braków, jeżeli takowe będzie, to nie wcześniej jak, myślę, druga połowa września. Mam jeszcze na koniec jedno pytanie. Ile wyniósł dochód ze sprzedaży biletów w ostatnim meczu? Niecałe 10 tysięcy złotych. Ja jeszcze tylko tak na koniec taką sympatyczną nutką zakończę. Jak Państwo pamiętacie, swego czasu na stadionie podczas meczów w przerwie były losowane numery biletów i były fundowane drobne, fajne nagrody dla wylosowanego kibica. W niedzielę wraca znowu słynny tort, który był losowany. Do tego jeszcze przedstawiciele firmy Intermarché ufundują na każdy mecz fajną termiczną torbę ze swoimi wyrobami, ponieważ oni tam robią własne kiełbasy, różne rzeczy. Także myślę, że znowu właśnie fajny akcent dla kibiców, symbolicznie, bo symbolicznie, ale to jest oznaka, że jednak miasto jest z nami. Jeszcze jeden na dofinansowanie floty Świnoujścia, aby zbierać deklaracje podpisane. Zrobiliśmy to strasznie szybko, ponieważ tak jak powiedziałem, w piątek zostaliśmy wybrani, przepraszam, w sobotę musieliśmy się przygotować z tymi wnioskami. W niedzielę zaczęliśmy podpisywać te wnioski. Na dzień dzisiejszy status jest taki, iż posiadamy około 730-750 wniosków już podpisanych, zadeklarowanych, więc myślę, że to co jest w tej deklaracji, czyli te 500 tysięcy złotych na rok przyszły, zostanie dla floty przekazane. Także nie śpimy, tylko staramy się od początku samego działać, tak? Nie wiem, jak wygląda ranking podpisanych tych deklaracji, bo one są zbierane na dzisiaj w mieście. Natomiast myślę, że wygramy i zdobędziemy te pieniądze. Tak? Też do Państwa informacji, że ta akcja cały czas się odbywa i ona cały czas trwa. Oczywiście, tak jak Pan Prezydent napisał, do 15 września.